Pewnego dnia w Radomiu na ulicy, w sumie chuj kogo to obchodzi, był chłopiec o imieniu Adaś. Historia prawdziwa, bo sam ją przeszedłem z tym chłopcem. Było gdzieś po 20 albo 22 albo 23, szczerze mówiąc zbyt najebany byłem. I to było tak, że Adaś, chłopiec, którego spotkałem, skarżył się na nieustającą sraczkę, więc postanowiłem, że mu pomogę. Kiedy poszliśmy do mnie do domu, postanowiłem poszukać środków na sraczkę w szafce mojej dziewczyny i trafiłem na korek analny. Więc dałem mu go, by go podtrzymał. Cóż mogę powiedzieć, problem sam się rozwiązał. Tylko tak średnio bym powiedział, ponieważ go zatkało, co można wziąć za sukces, bo już nie skarżył się na srakę. Wtedy zezgonowałem, obudziłem się o 4 nad ranem z ostrym kacem, ale zauważyłem, że Adaś wybuchł, a moja dziewczyna, która wracała z testem genetycznym, czy przypadkiem nie jest moją siostrą, też zeszła na zawał, co najgorsze, test był pozytywny. Nie dość, że Adaś zginął, to jeszcze pukałem własną siorę. I wtedy zapukał listonosz, zobaczył to, a w moim ręku była tylko łyżka i korek, który wyciągnąłem ze strzępek od bytu Adasia. Jeszcze wyszłoby, że jestem mordercą, więc zadźgałem go łyżką, żeby nie było. Teraz muszę się ukrywać, piszą o mnie w gazetach i wiem, co wy sobie myślicie. Spokojnie, wasza sraczka zostanie wyleczona.